Przyjemnością dzisiaj przypłynąłem także w ramach kampanii wyborczej, ciesząc się tym, że to miejsce Polski tak pięknie się rozwija. Jest tylu tutaj gości z całego kraju, którzy rozpoczęli swoje urlopy, swoje wakacje. Chciałem wszystkich prosić o to, aby przy okazji tej radości wypoczynku, urlopu, cieszenia się polskim morzem, żeby zechcieli również w niedzielę wziąć udział w głosowaniu, w wyborach. To nie wymaga wiele wysiłku. Można pójść z samego rana, a potem już na plażę i tak do samego wieczora. Jeszcze kampania wyborcza trwa, to jest przedostatni dzień kampanii, no to siłą rzeczy muszę powiedzieć, że chciałbym, aby wszyscy politycy namawiali Polaków, ale i także inne przedstawicieli innych narodów, żeby wakacje, urlopy spędzali nad polskim morzem, a nie koniecznie w Egipcie. Bo naprawdę jest czym się cieszyć. Tutaj na całym wybrzeżu widać, że jest to pas, rejon bardzo szybko rozwijający się i piękniejący po prostu w oczach. Tym niemniej, tutaj na tej części północno-zachodniej Polski chciałbym powiedzieć, że nie można patrzeć na problemy polskie przez pryzmat tego, gdzie kto na kogo głosuje. I problemy polskiej biedy, polskiej potrzeby przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego, wbrew temu, co twierdzi mój konkurent, to nie są tylko i wyłącznie problemy Polski południowo-wschodniej czy wschodniej. Takie obszary, w których trzeba dbać o zrównoważony rozwój, gdzie trzeba wspomagać, aby wyrównywać szanse, tak jak funkcjonuje Unia Europejska, która wyrównuje szanse i poziom życia pomiędzy państwami, my to samo musimy robić w Polsce. To nie tylko kwestia ściany wschodniej. To także i te rejony, które przecież przeszły bardzo trudne przekształcenia, od problemów pogierów począwszy, i mają swoją szansę, mają swoje nowe siły rozwojowe. Tutaj widać na pasie nadmorskim to najlepiej. Ale nie wolno dzielić Polski na Polskę A i B na zasadach geograficznych czy politycznych. Zamierzam dbać o zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski, które mają także swoje poważne rzeczy jakby do odbudowania, do nadgodzienia stracony czas. Także chciałem to powiedzieć tutaj w Kołobrzegu, gdzie świat pięknieje w naszych oczach, ale gdzie tuż dalej, 10-20 kilometrów bardziej na południe, już widać Polskę pełną problemów, ale i pełną nadziei, że szanse rozwojowe będą mieli wszyscy. Dziękuję wszystkim za udział w tym spotkaniu. Zachęcam do głosowania w niedzielę 4 lipca. Oczywiście w ramach kampanii proszę o poparcie także mojej osoby, ale najważniejsze jest to, żeby namówić innych, samego siebie również zmobilizować, pójść do wyborów, zagłosować na tego, kto komu bardziej w sercu gra. Liczę na to, że w Państwa sercach jest dużo miejsca dla mojej kandydatury. Dziękuję bardzo. Wszystko się. No zaraz powiedzieć, żeby tam było. Tak.
To jest 1400. Wspomnienie kolegów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, jest wciąż bardzo żywe i takie bolesne. A szczególnie Sebastiana Karpiniuka, bo był takim szalenie żywym człowiekiem wewnętrznie, pełnym energii, pełnym ognia i jakiegoś takiego optymizmu. Tworzył klimat Sejmu, a nie tylko w nim funkcjonował. Także no, musi być taka chwila jakiejś wspomnienia i modlitwy, tak jak i może być chwila dumy i radości pomimo bólu, jeśli się dowiaduje, że stadion, który on tyle wkładał serca, i będzie nosił jego imię, Sebastiana Karpiniuka. To jedno z najlepszych chyba takich upamiętnień, najbardziej chyba też oddające stopień zaangażowania Sebka w sprawy klubu, tej słynnej Kotwy, o której nam opowiadał w Sejmie wiele, wiele razy. Ojciec pana Sebastiana Karpiniuka powiedział mi przed chwilą, że gdyby pan Sebastian Karpiniuk żył, to na pewno by tutaj ostrą kampanię na pana rzecz zrobił. Pewnie tak, ale no, brakuje go ze względu na jego talenty organizacyjne, ale taką werwę niebywałą i waleczność, którą miał w sobie. Absolutnie był posłem walecznym, więc pewnie w każdej kampanii się dobrze czuł, ale myślę, że głównymi jego zasługami są jednak to, co zrobił dla całego regionu. On naprawdę był bardzo skuteczny i waleczny w zabieganiu o sprawy Kołobrzega, Koszalina, wszystkich, całego tego regionu. I to jest chyba miarą straty, którą ponieśliśmy nie tylko w Warszawie, nie tylko ze względu na pewien impet polityczny, ale również ze względu na zasługi poniesione dla regionu, który naprawdę umiejętnie i z głębokim zaangażowaniem reprezentował. Życia, to jest to, co jest.